Siemanko, witam wszystkich na kanale Geny Fishing. Mamy połowę listopada, ale za to przepiękny dzień, słoneczny, bezwieczny. No i postanowiłem sobie nieco utrudnić życie dzisiaj. Mianowicie chciałem spróbować połowić szczupaki, sandacze, może okonie na muchę. Łowię tą metodą z łódki, ale wyłącznie w maju, dlatego że w okręgu świętokrzyskim w maju mamy zakaz spinningowania środków pływających, więc w ten sposób sobie jakby rekompensuję to, żeby nie stać na brzegu. Wypływam, no i próbuję łowić te szczupaki na muchę na tyle, na ile mogę. Natomiast próbowałem w sieci obejrzeć jakieś filmy na ten temat z polskich akwenów. No bardzo ciężko o to. Bardzo ciężko, żeby zobaczyć coś, żeby coś podpatrzeć, czegoś się nauczyć. Nie jestem w tej materii fachowcem, chociaż wędkuję na muchę od kilkunastu lat. Natomiast próbuję na tyle, na ile mogę. Jeśli się coś uda złowić, no to będzie bardzo fajnie. Natomiast nie przedłużając, zapraszam Was na film. Hejka! Używam tej kołyska Vision Coma, kupionego na eBayu, razem z dwoma szpulami. I do tego mam trzy sznury Padridge'a. Tonący, w intermedium i pływający z tonącą końcówką, ale czarną. A tu dzisiaj, powiem Wam szczerze, łowię na chiński sznur, to tak zwany markowy chiński sznur, który tam na AliExpressie kosztował około 90 zł. Oczywiście w klasie 8 i ma końcówkę tonącą, przezroczystą, co jak na jesień moim zdaniem jest fajniejszą rzeczą. Natomiast jest dosyć sztywny i tak ciężko mi go naładować. Ale końcówka to nieładnie. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Używam dwóch rodzajów much. Jedne robię z materiału o nazwie koc, a drugi z syntetyka hail, coś tam dokładnie nie pamiętam. Jedne i drugie mają swoje zalety i plusy. Ta z koca w wodzie no rewelacyjnie się prezentuje, pięknie chodzą te włókna, tak jak u marabuta. Natomiast na maka i ciężej jest rzucać, w przeciwieństwie do muchy z syntetyku, czyli wystarczy raz, dwa razy strzepnąć wędką i ona jest suchutka. Natomiast troszeczkę gorzej się prezentuje w wodzie, trzeba bardziej nią grać, żeby uzyskać jakiś fajny efekt. I tak jak w życiu bywa, jedno i drugie ma swoje wady i zalety. Wędki, jaki używam, to jest Sierra HM w klasie 8. Z góry uprzedzam oczywiście wędkarzy, którzy słusznie stwierdzą, że na szczupaki to jest wędka w klasie 9, 10. Wszystko się zgadza. Natomiast nie chciałem kupować dwóch wędek, chciałem mieć jedną wędkę uniwersalną, którą obsłużę szczupaka i która mi się przyda również do tak zwanego ciężkiego streamera. Czasami siedzie 200-300 km na Dunaje czy na San. Wykupiona jest licencja. No i akurat trafiamy na warunki takie, że wieje niesamowicie. No i wtedy taka wędka z cięższą linką ratuje nam życie, że tak powiem. Przynajmniej mamy szansę połowić sobie. 11 listopada, Dzień Niepodległości. Pogoda przepiękna. Po prostu rewelacja. Żeby jeszcze ryby współpracowały, przynajmniej okonie. To już byłaby zabawa. Założyłem taką właśnie nie za dużą muszkę, z myślą bardziej właśnie o okoniu. No ale jak na razie nic nie tyka. Ale poza małym szczupaczkiem nic się na razie jeszcze nie trafiło. O! Coś mamy. Jak na zamówienie.
Nie mały szczupaczek. Zobaczymy. O, coś ładniejszego. Chodź, pokaż się, co to będzie. On nie daje. Sandacz. Piękny sandacz. Na muchę. Oj, Jesteś mój bracie. Coś pięknego. Dałem się ręce często. Znaczy taki sandaczyk. Zdjątkę sobie zrobię. Od razu go dam do wody. Sandaczyk wypuszczamy. O, poszedł. Pięknie, po prostu pięknie. No i cóż, dzień dobiega końca, dzień króciutki. Chciałem dołowić jeszcze szczupaczka albo konia, żeby przynajmniej była jeszcze jedna rybka. No ale jak się bardzo chce, to wychodzi jak zawsze. No niestety zostałem o tym jednym sandaczu. Zobaczę, jak to wyszło. Może to wrzucę, może nie. W każdym razie pozdrawiam. Do następnego razu. Hejka. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here.